gorąco, piękny, słoneczny, sympatyczny dzień, około piątek, a jak piątek, to początek weekendu, więc ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby w tym programie wygrać naprawdę sympatyczne nagrody. Nagród u nas pod dostatkiem, bo w Wielkiej Jesiennej Loterii 2 400 000 zł jest do wzięcia, a w tym konkursie za każdą dobrą odpowiedź z koperty 200 zł. Co należy zrobić? Już mówię, tutaj są litery. Jest ich 9, ale absolutnie nie musisz używać wszystkich. Może być ich 3, 4, 5, 6, ile sobie wybierzesz. I z tych liter układasz różne wyrazy. Każdą literę możesz użyć tylko raz, jeden jedyny. Więc jeżeli na przykład mamy jedno O, to jedno O może znaleźć się w danym wyrazie. Jeżeli jest jedno A, to jedno A i tak dalej, i tak dalej. No i najważniejsze, musisz mieć ukończone 18 lat, aby bawić się razem z nami. No i gdzieś pod ręką przydałby się również telefon. Jeżeli go masz, to wykręć albo jeden, albo drugi numer telefonu. Odszukaj otwartą linię. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Też takie, które z nami nie połączy, ale kiedy już tutaj trafisz i dobrze odpowiesz, wygrywasz nagrody. Te nagrody wysyłamy do Was w ciągu 5 dni roboczych, czyli bardzo, bardzo szybko. Regulamin znajdziesz na 860 telestronie TVN bądź na www.tvn.pl. Ten regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną, a program realizowany jest w oparciu o licencję przez tę Izbę wydaną. Zobacz, że jest aż 7 kopert, czyli aż 7 możliwości, aż 7 szans na wygraną. To naprawdę dużo. Jeżeli przyjdzie Ci na myśl jakiś wyraz, który można stworzyć z tych oto liter, no to masz 7-krotnie większą szansę na to, że to jest właśnie hasło, które jest w którejś kopercie. Sprawdzamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Roleta. Roleta. Akurat rolety tutaj nie mam, ale ją zapiszę, żeby było wiadomo, co się już pojawiło. I ojej, ależ... pod koniec tygodnia to już nie ma siły, żeby odkręcić nawet pisak. Dzień dobry. Halo? Halo. Co pani wymyśliła? Libero. Libero. Niestety nie zapisuję. Roleta i libero. Libero. No dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co to będzie? Torebka. Torebka. Niestety nie, ale pozdrawiam i zapisuję. Jest i torebka. No to może do 4 razy sztuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Trio. Trio. Niestety nie. Pozdrawiam i zapisuję również. Można zgłaszać się oczywiście wielokrotnie. Na tablicy dużo kopert, aż 7 szans, 7 szczęśliwych kopert, więc no, na pewno się uda odgadnąć którąś. Może w tym momencie właśnie. Dzień dobry. Orbita. Orbita. To jeszcze nie orbita, ale zapisuję. Jest i orbita. Jakie słowa mogą być w kopertach? Te, które już się pojawiły, zapisuję na tablicy, aby ci się nie myliło, co już było, prawda? Żeby nie powtarzać tych haseł. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. 3, 2, 1. Warto sobie te słowa przygotować wcześniej, żeby później nie było właśnie takiej historii, żeby sobie zapomnieć czegoś. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Kier. Kier. Niestety nie, tego nie mam w kopercie, ale naturalnie zapisuję. No i szukamy dalej. To, co na razie zostało podane, to kier, orbita, trio, torebka, libero oraz roleta. Tych słów na pewno nie ma w tych kopertach. A jakie są? Jest ich 7 i każde warte jest po 200 zł, czyli w sumie 1400 do wygrania. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jakie to będzie hasło? Lob. Jeszcze raz? Lob. Lob. Nie, niestety nie, ale naturalnie zapisuję. I szukamy dalej kolejnej propozycji. Ale już się szybko dodzwaniacie. Dzień dobry. Co to będzie? Kra. Kra. Też nie, niestety jeszcze nie, ale dobrze, dobrze. Im więcej wyrazów tu jest zapisanych, tym jesteśmy bliżej tych dobrych rozwiązań. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Balet. Balet. Niestety nie. Pozdrawiam pana i zapisuję, żeby, to dobrze, podwyżka, zróbmy tak. Chciałam powiedzieć, że żeby dobrze pomalować ten album w kolejny weekend, czyli na przykład, żeby był balet całkiem niezły, jak to
się umówi kolokwialnie, no to jest podwyżka 300 zł za każdą dobrą odpowiedź. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam, co to będzie? Biret. Biret. Niestety nie, ale pozdrawiam i zapisuję. Jest i biret. No dobrze. 300 zł. Przypominam, tyle warte jest każde słowo z koperty. Kopert 7, czyli 2100 zł do wygrania. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Loteria. Loteria. Niestety nie, ale naturalnie zapisuję. Loteria. A w naszej wielkiej jesiennej loterii mnóstwo pieniędzy do wzięcia. Dzień dobry. Oj, szkoda, szkoda. Jeżeli trafiasz na otwartą linię, to słyszysz taki komunikat w słuchawce. Brawo, moje gratulacje, właśnie trafiłeś otwartą linię i za moment zostaniesz połączony ze studiem, więc słuchaj informacji w słuchawce swojego telefonu, no i nie rozłączaj się, bo wtedy właśnie możesz być łączony z tym studiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Kret. Kret, nie kret, ale oczywiście go zapiszę. No i kto ma pomysł na kolejne hasło, które mam nadzieję już w końcu będzie w tej kopercie? To jest 7 możliwości, aż dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Barek. Barek, niestety nie. Proszę, zapisuję. Jest i barek. No to szukamy dalej kolejnej propozycji. Zróbmy tak w takim razie. Nie dość, że jest podwyżka, to ja do tego wszystkiego, żeby było jeszcze łatwiej, mile i przyjemniej, dołożę więcej niż jedną linię otwartą. Zgoda? Obyśmy jak najszybciej otwierali tę kopertę jedna po drugiej. Uwaga! 3, 2, 1. Zaczynamy! Proszę bardzo, więcej linii otwartych. Nagroda w wysokości 300 zł za każdą dobrą odpowiedź. Dzień dobry. Dobry, Robak. Robak, nie! Pozdrawiam i zapisuję. Szukamy kolejnej możliwości, jakie hasło jeszcze można tutaj wymyślić. Co jeszcze można ułożyć? Mamy więcej niż jedną linię otwartą i proszę bardzo, dzień dobry. Oj, szkoda, pozdrawiam, do widzenia, jeżeli masz ukończone 18 lat i hasło, które da się ułożyć z tych liter. Nie musisz wszystkich liter używać, zgłoś się, bo aż 7 możliwości. Dzień dobry. Oj, co to się dzieje? Nie rozłączaj się. Pamiętaj, kiedy trafiasz na otwartą linię, to zostajesz łączony ze studiem. To zabiera raptem chwilę, a ty płacisz tak i tak tylko i wyłącznie za połączenie, a nie za czas jego trwania. Więc zostań z nami, graj i wygrywaj. Jest 7 możliwości. Każde warte 300 zł. O, może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Rab. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałam. Rab. Rab. Nie, krab. Krab! Ojejku, przepraszam, nie dosłyszałam, wolę się zawsze upewnić. Niestety nie, ale zapisuję. Jest i krab. Szukamy dalej. Może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry, co to będzie? Litera. Litera. Niestety nie, zapisuję. Jak to się dzieje, że jeszcze żadne hasło z koperty nie padło? No, to się musi zmienić lada moment. Tak często bywa, że nie ma, a potem jedna po drugiej koperta zostaje odgadnięta. Chyba ostatnio w tym programie padły trzy albo cztery nawet słowa pod rząd. Więc proszę bardzo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, co to będzie? Obiekt. Obiekt. Niestety nie, tego słowa tutaj nie mam. Obiekt. Szukaj więc dalej. Korzystaj z więcej niż jednej linii otwartej. Korzystaj z tego, że 7 kopert jeszcze do odgadnięcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Korab. 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 Tak. Niestety nie. Pozdrawiam. Oj. Zapisuję. Ale nie warto się zniechęcać, to na pewno. Warto grać z nami dalej, wymyślać kolejne hasła. Zobacz, ile haseł już zapisanych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Blok. Blok. Niestety nie, pozdrawiam i zapisuję. To zróbmy tak, bo bardzo się staracie, to ja proponuję 400 zł od tej pory za każdą dobrą propozycję, która jest w którejś z kopert. I uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Lato. Lato, niestety nie, ale trzymam kciuki. Może teraz, no musi się już udać. Tyle możliwości już zapisanych. Płacę 400 zł, a zaczynaliśmy od 200, więc mamy jakby 100% podwyżkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Botki. Botki. Botki.
Niestety nie, tego nie mam. Pozdrawiam. Kto ma jakiś pomysł, co tutaj będzie? Dzień dobry. Halo. Halo. Witam pana, co to będzie? Kabriolet. Niestety nie widzę, że wszystkie litery wykorzystane, ale nie. Kabriolet. Co chwilę na antenie ktoś jest tutaj razem z nami. Lada moment. Lada moment, no to przewiduje nawet rachunek prawdopodobieństwa. Musi pojawić się dobra odpowiedź. I ktoś zaraz wygra 400 zł. Tym kimś musisz być ty. No i proszę bardzo, może teraz się uda właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Koliber. Koliber. Niestety nie, pozdrawiam i już zapisuję. No to, no nie no, teraz się już chyba uda, prawda? Trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że teraz jedna po drugiej te koperty będą otwierane. No i tylko pytanie teraz do ciebie. O, jakie to hasło? Dzień dobry. Dzień dobry, Karol. Karo, niestety nie, pozdrawiam. No już myślałam, że teraz. Aha, Karo, dobrze, zróbmy tak. O. Kto ma pomysł na kolejną propozycję? Za chwilę, no co, no chyba się będą kończyć już te pomysły, no bo ile tych haseł można tutaj ułożyć, prawda? Dzień dobry. Dobry. Co to będzie? Kabel. Kabel. Nie, niestety nie mam tego tutaj, ale pozdrawiam i zapisuję. Jest i kabel. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Zobacz, jakie hasła już były, proszę bardzo. Kabel, karo, koliber, kabriolet, bodki, lato, blok, biret, loteria, kret, barek, robak, krab, litera, obiekt, korab, balet, kra, lob, kier, orbita, trio, torebka, libero oraz roleta. To hasła, które już są zapisane, już podane. No to czego jeszcze nie było? Może tobie w tym momencie chodzi po głowie od jakiegoś czasu jakieś hasło po głowie i co? I teraz może warto go powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Koral. Koral. Niestety nie, pozdrawiam. No to jeszcze nie to. No dobrze, ale to się musi zmienić na moment, no po prostu nie widzę innej możliwości. I faktycznie ostatnio tak było w tym programie, że nie było hasła, a potem raz, dwa, trzy i właśnie trzy hasła po kolei odgadnięte. Liczę, że teraz też tak będzie. 7 możliwości. Chciałabym, aby odgadnięte zostały absolutnie wszystkie. 400 zł za każdą dobrą odpowiedź. To jest moja propozycja dla ciebie na teraz. No więc jeżeli jesteś z nami, masz apetyt na zdobywanie pieniędzy, no to dobrze trafiłeś, bo to jest apetyt na kasę i w tym programie właśnie tą kasę rozdajemy. Dzień dobry. Dzień dobry, korale. Korale, no też nie, ani koral, ani zrobimy tak, korale. O, zobaczmy dalej. Dzień dobry. Co to będzie? Orbita. Orbita, była chyba. Była tutaj, proszę, zapisana. Aha, czyli jak się powtarzają hasła, to znaczy, że chyba faktycznie może powoli brakować pomysłów. Przed momentem czytałam wszystkie słowa. One cały czas są widoczne na ekranie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Tik. Tik. Nie, niestety nie mam. O, proszę, zapisuję. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, co to będzie? Karp. Jeszcze raz? Karp. Karb? Tak. Tak, bardzo dobrze, w końcu się udało. To jest 7. I to chyba było najtrudniejsze hasło, powiem szczerze, z tych wszystkich, które tutaj są, ale dobrze, udało się, bardzo się cieszę. No i proszę, i przypinamy, i mam nadzieję, że będzie się trzymało. I dobrze, i teraz uwaga, pierwsze hasło rozwiązane, to teraz nie powinno być problemów z pozostałymi. Tym bardziej, że uwaga, każde kolejne będzie warte już po 600 zł. Przed momentem odgadnięte pierwsze hasło, chyba faktycznie najtrudniejsze z tych wszystkich, karb. I teraz co? No właśnie, i teraz propozycja dla ciebie, bo musi być tylko lepiej. Teraz mam nadzieję, ten worek z dobrymi odpowiedziami się rozwiązał. No i jedna za drugą będą tutaj padać, a są bardzo cenne od tej pory, bo aż 600 zł za dobrą odpowiedź. No to może teraz. Dzień dobry. Aktor. Aktor. Nie, akurat tego tutaj nie mam, ale dobrze, zapiszę. Proszę.
aktor. I gramy dalej. Kto ma kolejną propozycję? Bo zostało jeszcze 6 kopert, a każda warta 600 zł. Karp wart był 400. Teraz każda kolejna odpowiedź aż 600 zł. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Blotka. Blotka. Nie, niestety nie. Myślałam, że lotka pan mówi, ale dobrze, zapisujemy blotka. Kto ma pomysł na kolejną propozycję? Dzień dobry. Halo, co to będzie? Ariel. Ariel. Nie, niestety nie. Niestety nie, zapisuję. Bardzo oryginalne imię. Spotkałam ostatnio kolegę o takim imieniu. Kto ma pomysł na... proszę bardzo. Dzień dobry. Karol! Nie mam Karola, to ja, ale wszystkich oczywiście pozdrawiamy. Jest i Karol. No i szukamy dalej. Może uda się za moment. Jeżeli masz ukończone 18 lat i pomysł na kolejne hasło, to zgłoś się. Odszukaj otwartą linię. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, też takie, które z nami nie połączy, ale płacisz tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. O, i może teraz. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Bilet. Bilet. Niestety nie zapisuję. Nagrody, które dzisiaj... BL zjadłam. Nagrody, które dziś wygracie, wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, więc może teraz się uda. Dzień dobry. Dobry. Co to będzie? Etola. Etola. Niestety nie, ale zapisuję. No, to pytanie teraz brzmi, czy masz jeszcze jakiś pomysł, bo bardzo dużo słów jest już zapisanych. Więc teraz powinny się już pojawiać tylko i wyłącznie te z kopert. Pierwsze już się pojawiło, trudne, myślę, że najtrudniejsze ze wszystkich, które są w kopertach. No a teraz powinno być już absolutnie tylko łatwiej. Tym bardziej, że od tej chwili raz jeszcze otwieram więcej niż jedną linię. Uwaga, uwaga, 3, 2, 1 i już. I proszę, i ruszyliśmy. I mam nadzieję, że zaraz te 6 odpowiedzi jedna po drugiej będą się pojawiać. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie za hasło? Blotka. Blotka już była przed momentem zapisana. O, właśnie tutaj, proszę. No ja widzę, że skoro się powtarzają hasła, to chyba trudno znaleźć coś nowego. Dzień dobry. Co to będzie? Lakier. Lakier. Niestety nie. Pozdrawiam, zapisuję. Kto ma kolejną propozycję? Może właśnie... może teraz się uda. Mamy więcej niż jedną linię otwartą. Łatwiej dostać się na antenie, łatwiej wygrać duże pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, jakie to hasło? Kit. Kit! Nie, niestety tego nie mam tutaj, ale oczywiście zapisuję. Może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Baletki. Baletki. Niestety nie, ale pozdrawiam i zapisuję. Baletki. No posłuchaj. Korzystaj z tego, że jest więcej niż jedna linia otwarta. Korzystaj z tego, że nagroda bardzo wysoka, 600 zł za każdą kopertę, a jest ich 6. 6 kopert po 600 zł. Dzień dobry. Dobry. Co to będzie? Roleta. Roleta. Była jako pierwsza zapisana. Proszę, tutaj. Ja właśnie po to zapisuję te hasła, żeby nie było sytuacji powtarzających się wyrazów. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, co to będzie? Elita. Elita. Niestety nie mam. Proszę spróbować jeszcze raz, a nuż za momencik się uda. Jestem pewna, że na przykład komuś udało się ułożyć, nie wiem, jedno, dwa słowa, ma 3 pomysły może. Myślę, że warto sprawdzić każdy. O, może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Trik. Trik. Niestety nie. Był tik, było trio, ale chyba trik nie było. No to zapisuję, proszę. Trik. No i szukamy kolejnej propozycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Obierka. Obierka. Niestety nie mam, ale pozdrawiam panią. Proszę próbować dalej. To w takim razie no co mam zrobić? Może huchnę na szczęście, żeby się udało. Trzymam kciuki mocno. Jeszcze 6 kopert, na razie tylko jedno słowo odgadnięte. Karb. Wart był 400 zł, teraz już po 600 zł za każdą dobrą odpowiedź. No to proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry, to będzie rok.
Rok. Niestety nie mam tego w kopertach, ale zapisuję. Zapisuję. Musi się udać, no teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź wartą 600 zł. Kitel. Kitel? Tak. To jest dobra odpowiedź. Kopercie numer 1. Jak ma pani na imię? Halina. Pani Halino, 600 zł dla pani. Bardzo proszę, brawo. No powiedziałam, że proszę o dobrą odpowiedź i od razu się pojawiła. No to dobrze. To w takim razie każda kolejna warta będzie aż 700 zł. To jest moja propozycja od tej pory. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Orka. Orka. No nie, tego akurat nie mam, ale pozdrawiam panią. Na pewno przyjdzie pani coś jeszcze do głowy. Zapisuję. Dwa hasła odgadnięte. Bardzo dobrze. Już 700 zł za każdą kolejną dobrą odpowiedź z koperty, a zostało ich jeszcze 5. 5 możliwości. Każda warta 700 zł. Kitel oraz karb odgadnięte już zostały. To co nam jeszcze zostało? Co jeszcze uda ci się wymyślić? Zastanów się, co jeszcze z tych haseł się, z tych liter się jeszcze układa. Twój pomysł może być bardzo cenny. Wart aż 700 zł. Bardzo fajna, atrakcyjna nagroda. I aż 5 możliwości, czyli jeszcze bardzo dużo. Cały czas masz jeszcze ogromną szansę na to, że hasło, które udało ci się ułożyć, jest tym z koperty. Prawdopodobieństwo bardzo wysokie, bo mnóstwo już haseł zapisanych na tablicy. No to... O, może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Bilet. Bilet. Niestety nie. Wydaje mi się, że gdzieś go już zapisywałam. Zaraz go znajdę. Ha, biret był. Biret, a biletu nie było. Dobrze. Ale niestety tego też nie mam w kopercie. Kto ma kolejny pomysł? Kto ma następną propozycję? Myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Jeżeli masz ukończone 18 lat, to proszę bardzo, zapraszam już teraz z nową propozycją, z nowym hasłem. Spójrz na to, co już tutaj było zapisane. Dzień dobry. Dzień dobry, to będzie tabela. Tabela. Nie może być tabela, bo są dwie litery A w tym wyrazie. A mamy tylko jedną. Uwaga, przypominam, możesz wykorzystać wszystkie te litery, które tutaj są, ale tylko raz każdą, czyli raz literkę K, raz A, raz B i tak dalej, i tak dalej. Bo gdyby można było wykorzystywać więcej razy, to byłoby zdecydowanie zbyt dużo możliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Jakie to będzie hasło? Alert. Alert. Niestety nie. Pozdrawiam. Zapisuję. I zróbmy może tak, ponieważ konkurs zbliża się chyba do końca, już powinniśmy skończyć z tą zagadką, to ja ponownie otworzę więcej linii i tak będzie do końca tego konkursu. Zaczynamy w tym momencie. Proszę bardzo. 3, 2, 1 i już. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Robak. Robak, już był ten robak. Gdzie ten robak był tutaj? Tutaj był robak, proszę bardzo, zapisany. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Kierat. Kierat, niestety nie mam tego hasła, ale zapisuję. Więcej linii otwartych, 700 zł za dobrą odpowiedź, a ja może poproszę o zegar, jeszcze na 3 minuty. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tyle potrwa jeszcze ten konkurs. W ciągu 3 minut jesteśmy w stanie odgadnąć wszystkie te 5 haseł. Więc uwaga, czas, start. Zegar ruszył. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dobry. Witam, co to będzie? Oka. Oka. Niestety nie pozdrawiam. Oka, oka, oka. Zobacz, że tutaj jeszcze słyszę. Dzień dobry. Dobry. Co to będzie? Balet. Balet, już był tutaj zapisany. Proszę. No, powtarzają się wyrazy, to znaczy, że trudno znaleźć coś nowego, a więc jeżeli znajdziesz coś nowego, to jest ogromna szansa na to, że to jest któreś z haseł, które jest w kopercie. A do końca konkursu 2 minuty i 25 sekund. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, co to będzie? Orlik. Jeszcze raz? Orlik. Orlik. Nie, niestety nie zapisuję. Orlik. Może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Barok.
barok też niestety nie zapisuje. Jest i barok, czas ucieka. Bardzo bym chciała, żeby jeszcze kilka haseł dobrych z kopert się pojawiło. Uwaga, 2 minuty niespełna. Dzień dobry. Halo, halo. Oj, szkoda, strata szansy. Ty cały czas jeszcze szansę masz przez minutę i 45 sekund. Tyle jeszcze mamy czasu. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Rak. Rak, nie, niestety nie, zapisuję. No to dobrze, jeszcze minuta 30, koniec konkursu. Każde hasło z koperty warte 700 zł. W kopercie, a kopert jeszcze 5. 5 możliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, co to będzie? Rota. Rota, niestety nie mam, zapisuję. Oj, bardzo bym chciała chociaż jedno, no nie, chociaż jedno hasło jeszcze z koperty. Uwaga, ile mamy czasu? Minutę 15. Uwaga, uwaga. Za chwilę. 10 sekund. No i dobrze, dzień dobry. Dobry. Co to będzie? Torebka. Torebka już była, tutaj jako trzecia podana. Proszę bardzo, spojrzeć. Powtarzają się hasła. Trudno znaleźć coś nowego. Ostatnia minuta tego konkursu, tej zabawy. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Kapiolet. Był też tutaj zapisany, proszę. Następne hasło, które się powtarza. Uwaga, uwaga, 44 sekundy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to będzie? Krab. Krab, też już był. Niestety nie. Gdzie on tutaj był? Tutaj był, proszę. Uwaga, pół minuty jeszcze do końca tej zagadki. Powtarzają się cały czas hasła, czyli coś nowego. Mam nadzieję, że będzie w kopercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Wodki. Wodki też już były tutaj. Kolejna odpowiedź, która się powtarza. Co się dzieje? Cały czas się hasła powtarzają. Ja już nie zapisuję. Uwaga, 12 sekund. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Troll. Jeszcze raz? Troll. Krol. Nie. Troll. Troll. Przepraszam. To też nie to. Też tego nie ma. Uwaga. Żałuję, ale czas się skończył. No to cóż, pokazuję, co tutaj było. A były takie hasła jak, proszę, w kopercie numer 2. Robal był. Robal. Było blisko. Koperta numer 3 to atol. Następna odpowiedź. Kartel. Kolejna odpowiedź. Talie. I w kopercie numer 6 był botek. A mówiliście botki. No nic, to w takim razie czeka nas niespodzianka. Uwaga, proszę bardzo. Mamy tutaj do odgadnięcia konkurs następujący. Imię z literką L na miejscu drugim, a nagrody w tym konkursie będzie wypłacać bankomat. Tak jest, proszę. To w takim razie ja go startuję, bankomat rusza, start, a ty zastanów się nad imieniem z L na miejscu drugim. Twoim zadaniem jest podanie takiego imienia, oczywiście w pełnej wersji, czyli tak jak to jest w kalendarzu, jak zapisane są takie imiona w dowodach osobistych. Nie ma żadnych zdrobnień. Litera L musi pojawić się na miejscu drugim. Bankomat już pracuje, już wypłaca pieniądze i bardzo dobrze, już ta pierwsza nagroda się tutaj składa, a mam nadzieję, że tych nagród będzie bez liku, no bo bankomat jest bardzo pracowity i bardzo dużo będzie wypłacał tych pieniędzy, więc jeżeli masz pomysł na imię z literą L na miejscu drugim, to jest doskonały moment, żeby się zgłosić. No i proszę, bankomat stop, dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Klaudia, bardzo dobrze. Bankomat startuje, a dla ciebie mam 20, 40, 60, 80, 100 zł i zapisuję. Klaudia, proszę. Klaudia, 100 zł. Teraz uwaga, czekam na kolejne imię, oczywiście w pełnej wersji, z L na miejscu drugim, a w tym czasie chcę powiedzieć, że bankomat przeszedł na grubszą gotówkę, na wyższe nominały i proszę, stop, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie to będzie imię? Aleksander. Aleksander, bardzo dobrze, bankomat startuje, a dla ciebie mam 150 zł, brawo, zapisuję, Aleksander. Aleksander za złotych 150. Rewelacja.
i już wpadają kolejne pieniądze. Już się proszę, chcę powiedzieć, że już mamy 200 zł. To będzie kolejna wysoka stop nagroda. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Co to będzie? Olaf. Olaf, bardzo dobrze. Bankomat startuje dla pana. Mam 100, 200, 250. Brawo. Zapisuję. Jest i Olaf. 250 zł. Widzę, że nagrody rosną błyskawicznie. Było 100, 150, 250. Jaka będzie twoja nagroda? Już mamy 200 zł w naszym koszu. Już tyle bankomat wypłacił. A, o, i rośnie, i rośnie, i rośnie. Kto ma pomysł na kolejne imię? Mam nadzieję, że masz kolejną propozycję, bo też tych propozycji, powiem szczerze, będzie ubywało z każdą kolejnym hasłem, imieniem tu zapisanym. I myślę, że wcale nie ma ich tak dużo, tych imion. Uwaga! A w tym czasie mamy już około 500 zł. No to ktoś zainteresowany taką gotówką? Mam nadzieję, że tak. Imiona już zapisane to Klaudia, Aleksander oraz Olaf. No i co jeszcze? Masz pomysł? Jeżeli tak, to jest doskonały moment, żeby się zgłosić, bo nagroda zdecydowanie największa w tym momencie z tych, które były. Myślę, że około 600 zł jest już w tym koszu, no a cały czas przybywa. Cały czas przybywa kolejnych banknotów, a tym samym nagroda sobie wzrasta i wzrasta. No i teraz zależy wszystko od ciebie. Czy zdecydujesz się zadzwonić już teraz i zgarniesz tę nagrodę, czy może poczekasz jeszcze chwilę, aż się jeszcze troszeczkę uzbiera, ale zawsze jest taka możliwość, że ktoś zgłosi się wcześniej i on zgarnie tę kasę. Więc musisz decydować, jaka będzie twoja taktyka? Nie wiem. Ważne, żeby przyniosła rezultaty, żebyś wygrał, żebyś wygrała jak najwięcej. Póki co, trzy imiona zapisane, czekam na czwartą propozycję, zdecydowanie najcenniejszą w tym momencie, bo mogę powiedzieć, że z pewnością jest już tutaj powyżej, no 600-700 zł myślę. Myślę, że może być nawet 900 w tym momencie. Bardzo szybko rośnie ta nagroda. No, zobaczymy, czy się uda tutaj dojść do 1000. Na pewno zaraz wszystko przeliczę. Stop bankomat, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, witam. Jaka jest Aldona. Odpowiedź? Aldona, bardzo dobrze, bankomat startuje. A dla ciebie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 100 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, no dobra, 190, 290, dobra, niech będzie 300, 400, 500, 600, 700, 800, 950. Brawo, dobrze, Aldona. Aldona. Proszę, bankomat stop, dzień dobry. Halo. Tak. Dzień dobry. Jakie to będzie imię? Kalota Stanisława. A jaka jest odpowiedź? Klara. Klara, super. 200 zł za tę Klarę. Brawo, gratuluję serdecznie. I zapisuję. Klara. 200 zł. Ale szybciutko się zgłaszacie, bardzo dobrze. A bankomat bardzo szybko wypłaca kolejne pieniądze i już się zbiera kolejna nagroda. Do tej pory nagrodzona odpowiedź Klaudia, Aleksander, Olaf, Aldona i to warta aż 950 zł oraz Klara. Co ci jeszcze przychodzi na myśl? Jaka jeszcze? O, proszę bardzo, bankomat stop, dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie za imię? Klaudiusz. Klaudiusz, bardzo dobrze. Bankomat startuje, dla pana mam 100, 120, 140, 160, 180, 200 zł za Klaudiusza. Zapisuję. Klaudiusz, 200 zł. Brawo. Jaka będzie następna propozycja? A jest ich coraz więcej zapisanych na tablicy. Pewnie będzie niestety coraz trudniej znaleźć kolejną, ale mam nadzieję, że się uda. Bankomat stop, dzień dobry. Halo? Jest coś z drugiej strony? Mam nadzieję, że tak. Dzień dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? Olaf. Olaf był zapisany tutaj. O rany, bardzo mi przykro. Kumulacja, bankomat startuje w takim razie. Pieniądze, które były wypłacone przez bankomat, wracają z powrotem do kosza. Ja przypomnę, te imiona, które są zapisane, no nie można ich już podawać. Uwaga, a był już Klaudiusz. Była też Klaudia, Aleksander, Olaf, Aldona oraz Klara. I
te imiona już zostały nagrodzone. Teraz interesują mnie kolejne propozycje, oczywiście w pełnej wersji, a ciebie, mam nadzieję, interesuje nagroda, która tutaj rośnie błyskawicznie, bo pojawiły się banknoty 100-złotowe i mogę powiedzieć, że tutaj mamy ile? No około 700 zł w tym momencie się zebrało. No to ja sobie tutaj gadu, no ale w końcu kumulacja się nam przytrafiła teraz. Proszę, 700 zł. Jeżeli masz ukończone 18 lat, to gorąco cię zapraszam. Proszę bardzo, weź udział w tej grze, w tej zabawie. Odszukaj otwartą linię. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Też takie, które z nami nie połączy, ale płacisz tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. No a nagrody dzisiaj bardzo wyjątkowe, no bo zawsze, kiedy z nami jest bankomat, te nagrody rosną, tak rosną po prostu, bardzo szybko. Tylko uważaj, jakie hasło podajesz, żeby czegoś nie powtórzyć. A ja powiem tak, mamy około 1000, czyli to będzie nagroda najwyższa jak dotąd. Za Aldonę zapłaciłam 950, a myślę, że w tym momencie mamy już więcej niż 950. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że mamy 1000 zł. Tylko proszę, przyjrzyj się uważnie wszystkim imionom, bo już się pojawiła powtórka. Już pojawiło się imię, które wcześniej padło. Dlatego zwróć uwagę na to. Bo to jest trudny już konkurs w tym momencie, emocje grają dużą rolę, wydaje nam się, że mamy już odpowiedź, a później się okazuje, że niestety ona już tutaj była zapisana, nagrodzona. No i klops, tak? No właśnie, więc trzeba zastanowić się nad tym, co tutaj jeszcze można by było ułożyć. A moje pytanie jest takie, kto teraz zatrzyma bankomat, bo tutaj mamy już ponad 1000 zł. I wpadają kolejne banknoty 100-złotowe, bardzo... Proszę i powiem tak, myślę, że 1500, tak? Nawet może więcej niż 1500, tyle mamy. Zastanów się nad tym, na co mogłabyś wydać te pieniądze. No i jak uznasz, że o, przydałoby się, to może to jest moment, kiedy warto zastanowić się nad tym, jaką odpowiedź tutaj podać. No bo zgłosić to się chyba zgłosisz już za moment, prawda? No to dobrze, pamiętaj, Klaudiusz, Klaudia, Aleksander, Olaf, Aldona i Klara, to hasła już zapisane. Jeżeli masz kolejną propozycję, oczywiście w pełnej wersji, to zgłoś się już teraz. Zastanów się, co podasz, jaką podasz odpowiedź, jakie hasło zaproponujesz, bo ja proponuję jakieś, no myślę, około 2000. Tyle proponuję za kolejną odpowiedź, a w zasadzie to bankomat proponuje, bo to on wypłaca cały czas tutaj pieniądze i tutaj się robi naprawdę gęsto od tych banknotów. Około 2000 do wzięcia w tym momencie. Podaj mi nowe imię. Zwróć uwagę na te, które są już zapisane, bo już pojawiła się jedna powtórka w naszym programie. No i niestety, nie mogłam jej nagrodzić naturalnie. Zobacz na to, co było. Klaudia, Aleksander, Olaf, Aldona, Klara i Klaudiusz. Jak dotąd... No, proponuję zdecydowanie najwyższą nagrodę. Około 2000 jest w tym momencie w koszu. No to jak miałbyś, miałabyś chrapkę na 2000, to są jeszcze do wzięcia. Są jeszcze do wzięcia. A tutaj naprawdę robi się, oj, bardzo gęsto się tutaj robi. Bardzo gęsto od tych pieniędzy, proszę. Pytanie tylko brzmi, czy masz kolejny pomysł na imię w pełnej wersji z literką L na miejscu drugim? Jeżeli tak, to zapraszam. Bankomat cały czas wypłaca pieniądze. Pojawiają się kolejne banknoty, 100-złotowe, proszę bardzo, na przykład. I kto ma teraz pomysł? Masz hasło? No to na co czekasz? Zdecydowanie ponad 2000 w tym momencie. Mogę to powiedzieć. Przeliczę oczywiście dokładnie, ale musisz zrobić pewien krok w tym kierunku. Po prostu zadzwonić, zgłosić się i podać dobrą odpowiedź. No i był już Klaudiusz, pamiętaj o tym. Była też Klaudia. Kolejne hasło zapisane to Aleksander, Olaf, Aldona i Klara. Te odpowiedzi już nagrodzone. Jaka będzie następna? Jaka będzie twoja odpowiedź? Więc uwaga! Kto wie?
ja na twoim miejscu, jakbym miała kolejne hasło, kolejną propozycję, nie, chyba bym nie czekała, zdecydowanie. Za dużo napięcie, bałabym się, że ktoś nie ubiegnie. A ty co? Masz hasło? No to uwaga. 3, 2, 1. I... kto wykręca numer? Który? Jeden i drugi jest dobry. Jedna i druga droga prowadzi do tego studia. 704-307-111, numer telefonu stacjonarnego. Jak wolisz zgłaszać się z komórki, to proszę bardzo, gwiazdka 73221. Tutaj mogę powiedzieć spokojnie, że jest około 2500 zł w tym momencie do wzięcia, a nagroda cały czas rośnie, nie przestaje przecież. I to ty możesz zatrzymać ten bankomat. Możesz pojawić się w każdym momencie, nawet no teraz najlepiej by było. 2500. Zbliżamy się, myślę, że powoli się zbliżamy do kwoty 3000 zł. I może właśnie teraz usłyszę telefon od ciebie. Bankomat, jak widzisz, nie próżnuje, cały czas wypłaca pieniądze. Jeden banknot za drugim. To jest kwestia sekund, kiedy pojawiają się nowe banknoty. Chyba bym nie wytrzymała tych emocji, więc proszę bardzo, zróbmy tak, że razem wykręcimy teraz numer, dobrze? 7 0 4 3 0 7 1 1 1. I to jest numer z telefonu stacjonarnego, który wykręcasz. Drugi numer, oczywiście, jeżeli masz ukończone 18 lat, a wolisz używać telefonu komórkowego, to proszę bardzo, na początek wciskamy gwiazdkę, a potem 7, 3, 2, 2, 1. No, bo tutaj się nam robi bardzo gęsto, chcę powiedzieć. Zatrzymaj bankomat, bo myślę, że mamy w tym momencie około 3000. Z pełną odpowiedzialnością to mówię. Tylko podaj, bo twoim zadaniem jest podanie mi dobrego imienia w pełnej formalnej wersji z literką L na miejscu drugim. I to nie może być już Klaudiusz, to nie może być też Klaudia, ani Aleksander, ani Olaf. To też nie może być Aldona ani Klara. To co jeszcze możesz podać? Jakie jeszcze imię? Emocje są duże. Ja czekam. Najważniejsze jest to, że czeka jeszcze nagroda, a w zasadzie ona cały czas rośnie, bo bankomat cały czas wypłaca pieniądze. Ale też czas płynie i każda sekunda się tutaj liczy. W każdej chwili ktoś może cię ubiec, ktoś może cię wyprzedzić. Więc jeżeli masz dobrą odpowiedź, to po prostu nie czekaj z nią. Że zostawisz sobie to na później, bo poczekasz, aż jeszcze parę banknotów wpadnie. A jak ktoś inny wpadnie w tym czasie do studia? W tym czasie? Sytuacja wygląda tak. W tym momencie. Jeżeli masz imię z literką L na miejscu drugim, zgłaszasz się do programu, podajesz to imię na antenie, tak żeby wszyscy słyszeli. Ja wcześniej oczywiście zatrzymuję bankomat, jeżeli to imię ma L na miejscu drugim, czyli wszystko się zgadza, jest w pełnej wersji, to zdobywasz wszystkie te pieniądze, które zebrały się w tym czasie w koszu. A tu się zebrało naprawdę bardzo dużo pieniędzy, zdecydowanie ponad 3000 zł. No to teraz musisz sam zdecydować. Musisz sama zdecydować. Decyzja należy tylko i wyłącznie do ciebie. Ja czekać nie mogę zbyt długo, bo mamy bardzo mało czasu. I tak się właśnie składa w tym momencie, że muszę oświadczyć oficjalnie, że kończymy program. Więc teraz nie ma się nad czym zastanawiać. Już teraz przekładanie czegoś na później, no mija się z celem, bo później będzie po prostu za późno. Program się skończy, już nie możesz się zgłosić wtedy. Mamy około 3200 zł w koszu. Tyle się uzbierało. Kończymy program. I teraz pytanie. Jaka będzie twoja decyzja? Czy zgłosisz się jeszcze? Czy zdążysz jeszcze? Czy uda ci się znaleźć jeszcze dobrą propozycję? Czy ktoś cię ubiegnie? Czy ktoś będzie szybszy?
bo ja nie mogę dłużej czekać. Około 3,5 tysiąca złotych w koszu w tym momencie. I decyzja. Decyzja, która musi pojawić się teraz. Kończymy program. Tysiąca. Pomyśl o tej nagrodzie. No i decyduj. Albo teraz. No, albo teraz, albo potem może być za późno. Dobrze, zróbmy tak. Ja zatrzymuję bankomat. Bankomat stop. Nie będę miała, myślę, bo tu jest za dużo tych pieniędzy, nie będę miała czasu, żeby przeliczyć te pieniądze. Jest na pewno ponad 3,5 tysiąca tutaj, ale zaokrąglę w związku z tym do 4 tysięcy, żeby mieć pewność, że wygrasz jak najwięcej. 4 tysiące. I to jest twoja nagroda, bo nie mam czasu, żeby tego przeliczyć. Nagroda w wysokości 4 tysięcy złotych. Kończymy program, ja odliczam od 10 i to będzie naprawdę bardzo szybkie liczenie, szybka akcja. Uwaga, 10, 9, 8, 7. Teraz jest czas tylko już i wyłącznie na wykonanie telefonu. Wykręcenie. Uwaga, 6. 5. 5. Dziś program krótszy niż zwykle, więc no to zakończenie też następuje szybciej, prawda? 6. Powiedziałam 6. Teraz uwaga, 5. 4 tysiące jeszcze są do wzięcia. Masz jeszcze szansę, tylko musisz zdecydować teraz. Jeżeli masz ochotę na te pieniądze, no to dzwoń. Uwaga, 4, jak 4 tysiące, które są jeszcze do wygrania. 3. 2. 5 programu. Ostateczne odliczanie. Ja już nic nie mówię, czekam tylko i wyłącznie na ciebie. Uwaga, 2. 1. Już jest 1, a ja nie lubię i nie będę się powtarzać. Więc powiem tylko tyle. 4 tysiące jeszcze przez chwilkę czekają. Ale to jest właśnie chwilka. Jeszcze moment. I kończymy program. Uwaga! 0.
dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie to będzie imię? Kleopatra. Kleopatra! Tak, i to jest absolutnie królewska nagroda dla pani. 4000 zł. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziś jeszcze jak ktoś chce grać w nocy o godzinie 2:45, zapraszam na Po co spać, jak można grać. A za moment zapraszam na kumulację, w której do wygrania 13.